Cześć wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami piąty już odcinek z serii Cities Skylines 2 po polsku. Moi drodzy, no naprawiłem poza odcinkiem to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli ten przemysł specjalistyczny. Myślę, że wygląda to w tej chwili no trochę lepiej niż na pewno wyglądało, chociaż myślę, że to pole może jakoś też zrobimy w kwadraciku. Ja myślę, że tak to wygląda o wiele lepiej niż te kółeczka. Po prostu dałem więcej tych, jak widzicie, budynków. Jakoś to bardziej realistycznie nam wygląda. Tutaj też poprawiłem. Zobaczcie, no nie ma w tym momencie aż takiego problemu z tymi drogami, bo te drogi naprawdę wyglądały dość śmiesznie. Mówiąc delikatnie, tutaj też poprawiłem, jeśli chodzi o przemysł leśny. No, będziemy go dodawali. Tutaj sobie zbudowałem na szybko elektrownię geotermalną, po to, żeby nam więcej prądu dawało, abyśmy więcej prądem handlowali. No i tutaj też się pobawiłem, bo wiedzieliście, że miałem to robić, jeśli chodzi o wydobycie kamienia. Myślę, że wygląda to na pewno lepiej, tak jak mówię, niż te kółeczka i te drogi jakoś tam przy tym poprowadziłem. Celem było to, żeby jak najmniej tracić, no powiedzmy, tych surowców, tak? No bo wiadomo, tutaj jest jakiś problem, ale to chyba nie, to chyba ktoś po prostu jest chory. No jak tutaj kupię kwadracik, droga dalej pójdzie już po prostu bokiem, zobaczymy jeszcze, jak to będziemy robili. No i w końcu naprawiłem to nieszczęsne rondo, które myślę, że już teraz można powiedzieć, że jakoś nawet wygląda. No to było celowo, wiadomo, udało mi się to tak jakoś tutaj dopasowywać, że zbudowałem ten stadion i jest to mniej więcej w tym stylu, w jakimś to kiedyś robiłem. Także wielkie rondo, w którego środku jakieś atrakcje się znajdują. No myślę, że jakieś drobne, małe atrakcje jeszcze gdzieś tutaj dobudujemy, no bo celem też jest zrobienie handlu. Może zrobimy tutaj też jakiś na przykład park z takimi, wiecie, tylko drogami dla pieszych bez wjazdu samochodów. Zobaczymy. Może przyspieszmy sobie tempo. Zobaczmy, co tu się tak naprawdę teraz dzieje. Także mamy lekki plus, moi drodzy. Mamy lekki plus. Mamy punkty rozwoju, które śmiało możemy wykorzystać i na pewno nie zawaham się ich wykorzystać. Jest jakaś wieża telekomunikacyjna. Nie wiem, co to jest, ale będziemy musieli sprawdzić. A, telewizja. No dobra, to może im wieżę telekomunikacyjną wybudujemy. Myślę, że z uniwersytet sobie odblokuję, natomiast jeszcze trochę się zastanowię, czy na pewno go budować, bo on jest bardzo, bardzo drogi. Spalarnia odpadów mogłaby być lepszą opcją niż wysypisko, natomiast tam i tak będę musiał zrobić porządek, bo no to wysypisko mi się średnio, moi drodzy, tam podoba. Tam będę musiał to jakoś poprzenosić, bo no jest nieciekawie. No jeśli chodzi o szpital, no myślę, że na razie go jeszcze nie potrzebujemy. Tu nie mamy jeszcze jakichś takich... Elektrownia wodna, no myślę, że na razie może poczekać. Elektrownia węglowa, z tego co wiem, dawała o wiele więcej węgla niż ta zwykła. No to zwykła to chyba mamy gazową. Zobaczymy. Na razie zostawmy sobie te punkty rozwoju. Wiecie, one jeść, że tak powiem, nie wołają. Zobaczmy, czy jest jakiś kwadracik tutaj może do kupienia. Tylko chyba tu możemy, nie, możemy więcej, ale na razie nie ma jakiejś tam specjalnie, myślę, potrzeby może kupowania kwadracika. Na razie ogarnijmy po prostu to, co mamy. Miasto liczy, słuchajcie, 16 tysięcy mieszkańców, więc tragedii nie ma, ale musimy zrobić oczywiście przegląd, bo ja tutaj się skupiałem tylko na zmianę. Jak wygląda ruch uliczny? No, są miejsca, gdzie ten ruch uliczny jest całkiem spory. Na przykład tutaj, tu w ogóle dziwne, bo aż jest droga, która nie jest jakoś tam wielka. Zobaczmy może, czy mamy... Tak, budynki wszystkie raczej chyba pobudowałem. Takie specjalne, to się nazywało kiedyś unikatowe, prawda? Firmy działające w tym nowoczesnym biurowcu nie tylko pilnują, by nikt nie... Aha, czyli coś w rodzaju prawników, ale co nam to daje? Przestępczość nam spada, wzrasta nam samopoczucie. Uniwersytet. Okej, na razie uniwersytetu to my nie mamy. A tu jakieś utrzymanie? Nie, my nie płacimy za utrzymanie. No to budujemy, słuchajcie, jeżeli nie płacimy za utrzymanie, to pewnie, że
że tak, no to ja myślę, że tą firmę sobie, skoro tutaj mamy jakieś tam, moi drodzy, firmy, nie chciałbym tak, skoro tutaj mamy jakieś biurowce, to tutaj też to sobie wybudujemy. No to faktycznie jest ruch, ale to chyba dlatego, że ta ulica jest jedno kierunkowa. No zawsze można przerobić na dwójkę, zobaczymy. Tu mi na pewno tego trafik prezydenta brakuje. To jest więcej jak pewne. No i jak widzicie, moi drodzy, no tutaj oni się domagają jakiejś strefy mieszkalnej, więc na pewno będzie trzeba im coś tam gdzieś, nie gdzieś wybudować. Co jest plusem tego przemysłu specjalistycznego, bo troszkę się bałem. Jak widzicie, no tu mamy strefę mieszkalną, jest strefa handlowa, no i tu wyskoczyłem z przemysłem specjalistycznym. I co jest na pewno jego plusem, moi drodzy, to zobaczcie, no hałas bardzo średni jest. Właściwie bardziej w placówce poczty jest większy hałas niż tak naprawdę w tym przemyśle specjalistycznym. Więc hałasu nie ma jako takiego. Zanieczyszczeń też wiele nie generuje ten przemysł. Także jest on na pewno dużym plusem. Zobaczcie, nie zanieczyszcza jako tako powietrza, także mieszkańcy nam tutaj nie będą narzekali. Tutaj najwięcej zanieczyszczają przecież te budynki przemysłowe, jak i tutaj chyba też mamy przemysł. Także one najwięcej zanieczyszczają. Z tym jakby problemu no nie mamy. Tutaj jeszcze mi się ta część nie podoba. Jak widzicie, mamy te elektrownie jakoś tak dziwnie i to wysypisko śmieci, które no daje zanieczyszczenia na rolnictwo, a ja tu bardzo bym też przy rolnictwie, słuchajcie, chciał no troszkę domków im wybudować, żeby no, ci, którzy tutaj rolnicy uprawiają, żeby mogli sobie blisko swoich pól mieszkać. I na pewno będę chciał to zrobić. No może jakieś takie małe osiedle tutaj wybuduję właśnie fikuśne, tylko muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Miejsca pracy, okej. Okay. A, no to tak zrobiłem. Tutaj nam się chyba kółeczko kończyło i dlatego to ma taki kształt, jaki ma, więc moi drodzy, może ze zmianą kształtu być tutaj problem. Ale zobaczmy. Kto nie zobaczy, ten nie, możemy kształt zmienić. No to słuchajcie, no to powiększymy to. No co będziemy im tam żałowali, nie? No to niech to pole tu będzie większe, mimo że tam ta żyzna gleba się kończy. Robimy eksperyment. Póki co wydaje mi się, moi drodzy, że to działa. To znaczy, że zaczynamy na strefie, gdzie jest dany, powiedzmy, surowiec, tak, a mimo tego, że tego surowca w miejscu, gdzie ja powiększam, nie ma, no to oni i tak tutaj, a teraz będzie tak jakoś dziwnie wyglądało, no. To tak będzie już lepiej. Dobra. Zostawmy, to akurat nie jest w tej chwili aż tak istotne. Także ja bym chciał tutaj na pewno jakąś, wiecie, strefę mieszkalną zrobić, tylko tu jest bardzo dużo zanieczyszczeń i na pewno chciałbym to wszystko przesunąć, no możliwie tutaj na skraj mapy, może tutaj też zrobić wtedy przemysł drzewny. Zobaczymy, na pewno po drugiej stronie autostrady coś tam się też zadzieje, ale to zobaczymy. Zobaczymy to, myślę, że nie na ten odcinek. Tu na pewno będzie do zrobienia już teraz w miarę porządnie most. I wy też pisaliście, że mamy to przecież gotowe mosty, więc może spróbujmy z nich skorzystać, moi drodzy. Chociaż według mojego planu ten most miał iść od ronda. Także myślę sobie, że to będzie o wiele lepszą opcją od ronda tutaj zrobić po prostu przejazd na tamtą stronę, nie? I tutaj zrobimy jakąś strefę handlową. Zobaczmy, jak to jest. To by był taki zwykły na górę. A może dajmy dwupasmowy kryty? Nie wiem, tutaj co, zobaczmy, co my tu mamy. O, ten by mi się podobał. Ten wygląda, słuchajcie, całkiem przyzwoicie, prawda? Mimo że droga jest taka. Aha, bo to jest na dwa pasy. Bo to jest jeden pas. No nie wiem, co ja tutaj mądrego robię. Mądrego chyba nic. To co, miałbym go przerobić, tak? To się da w ogóle przerobić? No niby się da. Nie da się. Dobra, zostawimy, słuchajcie, na przyszłość, prawda? W razie jakbyśmy chcieli coś w przyszłości tutaj drogę przebudowywać, to już most będzie po prostu porządny.
Tak, myślę, że jest to lepszym. A, bo widzicie, to się automatycznie nie zmienia. Wtedy się zmieniało w jedynce, a tu się nie zmienia automatycznie. No nic. O, i znowu tekstury, coś tutaj. Kurczę, to Cities jest naprawdę jakieś takie dziwne, no. Czasem nie umiem się, powiem wam szczerze, odnaleźć w niektórych rzeczach, bo dziwne rzeczy się dzieją, nie? Niby tak jak jest wiele rzeczy fajniej, tak wiele też jest popsutych. No, tu myślę, że jakaś tam strefa mieszkalna. Nie mam jeszcze jakoś specjalnie pomysłu na nią, ale może zrobimy już na drogę, słuchajcie, szeroką. Tu zrobimy jakiegoś fajnego łukęsa, no to skoro robimy drogę szeroką, no to zrobimy wszędzie. Wszędzie szeroką do tego całego mostu. Zobaczymy, co nam tutaj się za fajna droga wybuduje. Może coś w ten deseń. O, ładny zakrętasek, żeby nie było wszystko w kwadratach. I wtedy sobie elegancko to połączymy. Zbyt stromy, czy was pogrzało? Coś tu jest, kurczę, nie rynny z tym wszystkim. Aha, bo tutaj jest tak, dobrze. Musiał się przyjrzeć. Graficznie, słuchajcie, mnie to nie powala. To co wam powiem? A, bo ten most się nisko zrobił, no to nie dziwne. Widzicie, no taki prosty przykład, że robimy sobie most, a on wcale nam się... To tutaj już by trzeba o trochę podnieść. Dobra. Chyba brakuje mi tutaj, nie wiem ile z tym wzniesieniem. No, to tutaj musi być więcej. Aha, bo teraz nie mamy... Chwila. Nie wiem ile tu jest metrów. Gdzie tak trochę... Trochę dziwnie to. Tak trochę dziwnie, ale dobra, jak już robimy dwupasmówkę, to już zrobimy dwupasmówkę. Niech mają, oj, niech mają, niech się cieszą, prawda? Najwyżej na ten moment niech będzie taki most. O, ten deseń i tu cyk. Dołączamy się do ronda. Dobra, pięknie będzie, no. Jeszcze, słuchajcie, muszę trochę się nauczyć budować te drogi, bo zupełnie jest to inaczej zrobione niż w jedynce. I tak nie powiem, czasem mi to jakiś tam problem sprawia. No to cóż, to jeżeli już tutaj lecimy tak sobie z drogą, to ta niech ona sobie w ogóle może, moi drodzy, tylko że nie chciałbym pewnie tu robić wjazdu. Jeżeli wjazd z autostrady miałbym już jakikolwiek zrobić, to trochę bym może przesunął tutaj ten most. I ten wjazd na pewno bym zrobił gdzieś tu. Tutaj byłaby dobra opcja, słuchajcie, na wjazd z autostrady. To by mi się widziało, przy czym tu droga raczej powinna być szersza. Także chyba nas mała przebudowa tu będzie czekała, tak mnie się coś mocno wydaje. I wtedy tutaj też do strefy przemysłowej bezpośrednio byłby sobie... Jasne, ale to myślę, że zrobimy później, także na razie zostawmy tą drogę tak, jak ona sobie jest. To ewentualnie tutaj podłączmy do wysypiska śmieci, żeby miały śmieciarki blisko, nie musiały gdzieś tam naokoło jeździć. Dobrze, także tu mamy rolnictwo, no to tym rolnikom trzeba domki jakieś wybudować. I myślę, że tak, aha, bo tutaj też mamy drogę, dobra, no to tutaj też jakimś... Tutaj jakieś domki muszą na pewno być fajne przy linii brzegowej, bo to zawsze oddawało. Tylko to bym zrobił, wiecie co, troszeczkę inaczej. To bym zrobił cyk. On tylko będzie nam nachodzić, ale może uda się, żeby nie nachodziło. Nie, nie uda się. No to nic, to zróbmy tak. Bym chciał wykorzystać, wiecie, na maksa tą linię brzegową, żeby tu jakieś fajne... W ogóle brakuje mi w narzędziach do kształtowania terenu pewnych rzeczy. To już pewnie się domyślacie, co mam na myśli. Tam z tym piaskiem między innymi, bo takie opcje przecież były w jedynce, no tu ich niestety nie ma. Tutaj będziemy sępili o każdy kawałek, słuchajcie...
kwadracika, w sensie mówię oczywiście o tym, żeby nie tracić. No dobra, tutaj jest trochę to kwadratowe, więc ja też nie chciałbym w takim kwadracie totalnym chamskim lecieć. Więc wiecie, zrobimy sobie to tak. Tu sobie zrobimy to tak. Tu przy polach niech oni sobie mieszkają. Dobra, zrobimy jakiś tam mały zakrętasek. Właśnie na tych zakrętach się zawsze najwięcej traci tych kwadracików, więc powiem wam szczerze, jak ja tu chcę fajnie to rozbudować, niestety z mechaniką gry, no z mechaniką gry nie wygram. Więc chcąc to po prostu fajnie rozbudować, muszę lecieć jednak w te kwadraty. Nie chcę, ale muszę, jak kiedyś taki pan z wąsem powiedział. No, nie chcę, ale muszę. Dobra, kwadraty niestety. Niestety, moi drodzy, kwadraty. Muszą być kwadraty, nic z tym nie zrobimy. To tak, zróbmy sobie to tu. A tutaj to się zastanowię, no może jak te domki mają być, to taką małą jakąś strefę, to takie wiecie, zwykłe osiedle wiejskie, to nie muszą być, nie musi być, chociaż przez wieś raczej jest jedna droga długa, tak? I dwa domy na krzyż, ale no zrobimy taką tutaj siatkę, zobaczymy co z tego wyjdzie, tu jakiś handel przy głównej się zrobi. Dobra, tutaj będzie jakiś większy budynek i tutaj się za dużo, moi drodzy, nie zastanawiając, im po prostu te domki zbudujemy. No chyba nic nie popsułem, więc pauzę mogę... zdjąć. Zobaczymy, czy oni będą chcieli tu mieszkać, czy będą narzekali na coś, że nie wiem, tam im tutaj jednak hałas przeszkadza. No ale wiadomo, że rolnicy, jak mieszkają przy gospodarstwie... O nie, przy głównej trasie nie chciałbym domków. O ja... Teraz dałem ciała, bo przy głównej drodze to nie chciałem przy tej dwupasmowej drodze. Już im tutaj coś przeszkadza, zanieczyszczenie powietrza podobno, ale obawiam się, moi drodzy, że zanieczyszczenie powietrza to gleby powietrza. No właśnie, zanieczyszczenie powietrza to leci z wysypiska śmieci. Czyli to jest misja po prostu na ten odcinek, żeby to całe wysypisko, te wszystkie elektrownie gdzieś tu przenieść nawet niżej. Czyli to jest jakby motyw idealny, ażeby kupić może z dwa kwadraciki, bo już może od razu cztery. Dobra, kupimy, stać nas. 300 tysięcy, nie zbiedniejemy. Stać nas. I słuchajcie, to ja myślę, że tutaj gdzieś przy autostradzie sobie te śmieci po prostu zrobimy. I to będzie tam szło, najwyżej później będziemy znowu przesuwali. Także to jest misja, którą raczej musimy zrobić jak najszybciej. I teraz tak, to ta droga pójdzie sobie... Nie wiem, gdzie sobie pójdzie ta dwupasmowa. Tak jakoś równolegle może do autostrady, tylko wiadomo, że... wiadomo, że... Zaraz dowiemy się, co wiadomo. Aha, bo teraz nie mam Mukensa. Może tyle starczy, bo chciałbym tam druty, chociaż druty można zawsze, na szczęście też, o czym nie wiedziałem, przyznaję się, tutaj jest... Dobra, to trzeba uciąć, bo to mi się nie podoba, ten zakrętas. Słuchajcie, w tej wersji można poprowadzić też prąd pod ziemią. Co jest dosyć ciekawą opcją. Zobaczymy, jak to działa. Jeżeli będziemy mieli za dużo, to... No okej, no w sumie mamy, od razu możemy wziąć się za przenoszenie. I tu mamy wody gruntowe. Bardziej elektrownia termo się nadawała. No to nic, to trzeba to, czekajcie. Widzicie, dobrze, dobrze, że to pokazuje. No nic, to musimy w takim razie, moi drodzy, z tym nie mamy wyjścia. I z tym całym moim chytrym, tajnym planem musimy lecieć dalej. Tutaj niestety nam wód gruntowych nie pokazuje, ale dobrze, że przy przenoszeniu elektrowni właśnie tak jest. Dobra, czyli my tutaj byśmy musieli zacząć. Okej. To tu będzie elektrownia, najwyżej jakaś tam ta termo. Dobrze, fajnie, że to pokazuje. To my to sobie już tutaj poustawiamy.
Jest pauza? Jest, bo zaraz będzie problem. Zrobimy praktycznie jedną przy drugiej. Zobaczymy, jak to będzie działało. Chociaż tam jest też miejsce na wysypisko śmieci. Prędzej tam bym dał wysypisko śmieci. Aj. Chociaż ja chciałem spalarnię wybudować też. Moi drodzy, więc może ją bliżej autostrady po prostu pykniemy. Tu jeszcze śmiało te można poprzenosić. Oczywiście ten transformator będzie trzeba wybudować, ale to za chwilę tam to ogarniemy. A to co to jest? Centrum recyklingu. No ono generalnie jakiś tam zanieczyszczeń nie generuje, więc powiedzmy to centrum recyklingu niech sobie tu stoi. Ale przede wszystkim oczywiście przenieś. Przenieś. No to to wysypisko będziemy musieli dać może tu. Albo w ogóle tu jakby się dało. Trzeba będzie kwadracik jeszcze dokupić, kochani. Dobra, skoro mam plan, to trzeba niestety jeszcze kupić kwadracik. Ale czy to się coś dzieje, że kupujemy? Jak nas na to stać? O, zobaczcie. I tu będzie też miejsce fajne na wysypisko śmieci. No. Na razie to tak robimy bez jakiegoś wielkiego pomyślunku, ale myślę, że wiecie, myślę, że damy radę. Także wysypisko śmieci jak najbardziej też przenieśmy. W ogóle będę dążył do tego, żeby no jednak tego wysypiska tutaj no nie było, prawda? A, tylko tutaj też mamy ograniczony teraz ten teren, a nie chciałbym, żeby go za dużo było, więc dobra, to nie będzie jakoś tam może super kształtne. W sumie nie musi być. To jest. Widzicie, łatwiej to się robi w drugą stronę. Patrzcie, jak na przykład zrobicie tak, że już jakby nie robicie, nie wiem dlaczego tak jest, że jak tu się zrobi i robicie z tym rozmiarem, to zobaczcie, jest o wiele łatwiej to zrobić niż tak, o. Tu może nad kształtem wysypiska nie będziemy się aż tak, słuchajcie, rozwodzić. Nie wszystko przecież ma jakiś zawsze kształt. Znaczy wszystko ma kształty, jakby nie patrzeć, no wszystko z czym się gdzieś tam w naszym życiu spotykamy, no to wszystko w naszym świecie ten kształt jakiś ma, bo koło też jest kształtem, jakby nie patrzeć, ale może sobie mieć taki dziwny kształt. Natomiast zdecydowanie będę dążył do spalarni śmieci, którą chciałbym tutaj też cyknąć lepiej naprzeciwko. Czy w spalarni coś się jeszcze ustawia? Nie, tu się nic nie ustawia, to po prostu sobie jest. Ok. Tutaj są te elektrownie, myślę, że może jeszcze z jakąś jedną wybudujemy. No tutaj będzie trochę burzenia z tymi drutami, wiadomo. Bo może tak mnie kusi, czy by nie posprzedawać jeszcze jakiegoś prądu, powiem wam szczerze. Ale tak, elektrownia węglowa daje, jest 70 tysięcy na miesiąc, ale daje dosyć mało tego. Tutaj jest 250 w gazowej. Gazowa daje konkret. A tutaj jest, aha, to jest centrum. 300 tysięcy. Geotermalna, no to nie ma co się. 150 mili. 250. Czyli czekajcie, geotermalna daje mniej elektryczności niż gazowa. No to pykniemy sobie z jedną gazową. Niech sobie będzie, moi drodzy. Tu sobie cykniemy gazową. Można? Można. A to wszystko robimy po to, ażeby i pewnie ten transformator będzie trzeba tutaj wybudować. Nie wiem, co się z nim stało, że go tam nie ma. Gdzieś nam uciekł transformator. Transformator sobie może być. To geotermalnej się nie opłaca. Dobra. Czyli z prądem. Sprawa będzie sytuacja taka. Aha, czyli co? Miałbym tu kwadraciki dwa kupić?
Nie wiem, czy jest sens dla samych drutów od prądu kupować kwadraciki, ale w sumie nam nie uciekną, nie? Jak już będziemy je mieli. Jak, tylko że jakby to wam powiedzieć, kasa nam się kurczy, nie? Kochani moi drodzy, kasa nam się kurczy. Było 3 miliony, zrobiło się, o. Zdarzyła się awaria, nie? To puścimy sobie. Jakoś nie chcę tych drutów może w tej chwili robić pod ziemią, słuchajcie, od razu wam mówię. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak uważam, że o. Dobra, najważniejsze mamy podłączone. I teraz jeszcze kwestia elektrowni. To zrobiłem celowo, żeby zobaczyć, jak będziemy mogli ewentualnie zarabiać. No niby wszystko działa, tak? Na eksport prąd jest podłączony. Tu wszystko jest, więc powinno być git. No i de facto można by te wszystkie druty stąd, słuchajcie, odłączyć. Nie wiem, czy to jest ruch, który jest dobrym ruchem, czy ja będę go żałował. A, telefonię komórkową też trzeba by podłączyć tym naszym rolnikom. Zaraz się dowiemy, czy... No tak, no ale prąd w tym momencie idzie drogą, prawda? Także raczej z prądem nie powinno być problemu, tym bardziej, że z drugiej strony też tu mamy geotermalną, więc raczej powinno być git. Oni się tu żalą, no ale to musi trochę czasu minąć, żeby to zanieczyszczenie powietrza zeszło. To musimy trochę poczekać. A spalarnia z czym ma problem? A, bo spalarnia... Co, że do drogi nie ma dostępu? W ogóle ostatnio się zorientowałem, słuchajcie, że to przenoszenie budynków jest strasznie drogie. Strasznie jest, moi drodzy, drogie to przenoszenie budynków. 200 tysięcy kosztuje. No dobra, no skoro sobie życzą podłączyć prąd do spalarni, to proszę bardzo, niech nam spalarnia oczywiście prąd również daje. Dobra, dobra, mamy to. I ci zaraz już nie powinni narzekać. Jak wygląda to z łącznością, bo chciałem im tutaj... No, będę musiał im tu jakiś maszt postawić, pewnie gdzieś tak tu. Będą się pruli, że przy domach maszt im stoi. No i pewnie tutaj dla zapewnienia zasięgu również. No to wiecie, że jak ktoś w spalarni pracuje, czy tutaj w elektrowni, a pewnie dużo ludzi tu pracuje, to też chciałbym, żeby zasięg mieli. No nie mogą być wyłączeni z telefonii, prawda? Jednak co jak co, ale zasięg w naszym mieście telefonii musi być dobry. Tak, w niektórych miejscach jest na żółto, ale też nie chcę szaleć, bo zaraz z tego plusa, słuchajcie, zejdziemy na minus, a nie o to nam chodziłoby. Dobra, to mogę się też poniekąd teraz skupić, jak to tutaj ogarnąć, żeby tu może taki iść zrobić, nie wiem, jeszcze wjazd z autostrady, ale tak średnio mi się ta droga tu podoba. Tu będę musiał coś na pewno przebudować, ale jesteśmy strasznie blisko rzeki i tak nie mamy za dużo pola manewru, chyba że zrobimy zjazd, który będzie tutaj, to może będzie lepszą opcją. Tutaj zrobimy zjazd z autostrady i wtedy, o, to jesteśmy w stanie wtedy przebudować, nie? Na tą część. I tu wtedy może, nie wiem, jeszcze jakieś nie że rolnictwo, ale może przemysł z drewnem albo, no zobaczymy, zobaczymy. To się wszystko zobaczy. Dlaczego oni jeszcze mnie narzekają na zanieczyszczenie powietrza? No bo jeszcze zostały śmieci po... Widzicie, jeszcze się to nie... po wysypisku nie odświeżyło, czyli tutaj nie działa to tak od razu, jakbyśmy chcieli. No nic, no nic, no nic. Dobrze, to już słuchajcie, jeżeli chcemy faktycznie taki kolejny zjazd z autostrady, żeby tutaj do strefy przemysłowej był dojazd, to ja bym go zrobił, ale oczywiście zrobiłbym go gdzieś tak tu, żeby też odciążyć tą strefę mieszkalną. Tutaj na pewno będzie też dużo zanieczyszczeń z przemysłu, więc tutaj strefy mieszkalnej budować no nie będziemy. Mnie tak trochę kusi, nie wiem, tutaj jakieś rondko zrobić, tak tu by mi to chyba najbardziej
ten zjazd by pasował. Tylko teraz tak, czy mamy jakieś gotowe zjazdy? Bo to jest teraz pytanie, czy będziemy sami coś kombinować w postaci prostego, dziwnego... O, no mamy jakieś zjazdy, tylko też ile one kosztują? 7 tysięcy, no powiedzmy, że nie ma tragedii, tylko co to jest? Znaczy, ja się boję takich zjazdów, że to korki będzie generowało, ale też wiadomo, że... Bo tam wcześniej jest taka koniczynka, no jakie to jest wielkie, nie, 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 to musi być jakiś prosty zjazd. To fajnie wygląda, ale to musiał obrócić wtedy, tak, aha, bo to, o nie, no to takiego zjazdu nie chcemy, to w ogóle jakiś dziwny ten zjazd. Znaczy, ale chciałem tu rondo z drugiej, aha, tylko że autostrada jest tu. Ale z drugiej strony chciałem tu rondo, więc tylko że chciałem tam, a nie tu. No, jest tutaj troszkę nowości, ciężko jest mi określić, co jest czym. To jest na drogę dwupasmową, jedna jest jednopasmowa, nie wiem, jakoś tak... No powiem wam, czary, nie? Ciężko jest określić... O, to ja takie podobnym stylu budowałem, chociaż ja wam powiem szczerze, że zawsze zjazdy z autostrady robiłem tak, że autostradę prowadziłem górą, a dawałem rondo. I może spróbuję taki swój własny, że tak powiem, prywatny zjazd z autostrady zrobić, aczkolwiek szkoda, że nie mamy fajnego ronda. Ale właśnie w stylu ronda bym tutaj zrobił taki zjazd z autostrady. I to nam może wtedy zatrybić. A później będziemy myśleć, jak to tam przerobić. Ale to znów oczywiście trzeba by, kochani moi drodzy, spauzować. Szkoda, że nie ma tak jak wcześniej były, wiecie, jakieś możliwości z rondami, to tutaj takich możliwości... Nie mamy. W ogóle zastanawiam, czy tej autostrady trochę też nie przesunąć tutaj. I tutaj też byśmy mieli wtedy miejsce na zjazd. Bo ona jakoś tak dziwnie biegnie. Jak już się wzięliśmy za autostradę, to może ją, wiecie, przebudujemy tak... Nie? Tak troszeczkę ją byśmy przesunęli. Tu byśmy trochę miejsca zyskali na też ewentualny zjazd jakiś. Trochę byśmy ją przesunęli, czy ona by... Już nie wiem, gdzie sobie by biegła. Pogubiłem, ale zacznijmy od tego, no nie, no to tutaj trzeba trochę ją zacząć przesuwać. Jak przesuwamy na zakrętasach, to w ogóle, słuchajcie, trzypasmowa musi być autostrada. Jest niby, tak? Dobrze, jest. Dobra, ile ta autostrada nas będzie kosztowała, moi drodzy? O, jakieś mosty tu są, ale nie wiem, czy aż tak bym szalał z tymi mostami. To już się zobaczy. Ja bym ją tak w miarę przesunął. O tyle. Już wiemy, jak się zmienia kierunki ruchu, więc... Chociaż paru takich opcji, jakie miałem właśnie w... Mówicie... Zdecydowanie mi tu brakuje. Wiem, że się z tym jakby bardzo powtarzam, no bo... No bo to są opcje, których bardzo brakuje w City Skylines 2. Jest, wydaje się ona taka... Bym powiedział nawet biedna bez... Bez tych właśnie rzeczy, które były w jedynce. Do których byłem przyzwyczajony wręcz. Dobra. No i wtedy zrobimy sobie to tak. Tutaj jest jakiś most, ale on pewnie będzie strasznie drogi, więc nie wiem, czy chcemy ten most. Moi drodzy. Za niski. Dobra, zrobimy standardowo. Będziemy przerabiali, jak będzie kasa, prawda? Bo wiecie, to nie, nie... O jedno. Wtedy na przykład widzicie w jedynce, jak się chwytało. To on już tą wysokość jakby... dostosowywał automatycznie. Tu w dwójce już niestety tak nie jest. Także to jest na pewno dla mnie sporym minusem. Myślę, że na takiej wysokości możemy zrobić, bo tu statki nie będą pływały, bo tutaj nie ma chyba tych. Dobra. No i tu sobie zrobimy cyk. Zjazd. Oczywiście wiem, muszę... O, widzicie? Właśnie o tym mówię, że znowu muszę podnieść wysokość, żeby to zrobić. A wcześniej było to tak zrobione, że nam po prostu tą wysokość jakby chwytałem i nam tą wysokość dostosowywało do obiektu. A tutaj niestety tak nie jest. I to jest wkurzające. Dobrze. A tu jeszcze. Nie, absolutnie, żebym narzekał, tylko swoją jakąś tam opinię wyrażam. No, no to w tym momencie trochę autostrada będzie przesunięta, to tu będzie... większy zakrętas, spoko.
Może będzie też miejsce na jakąś właśnie drzewnianą, że tak powiem, strefę, czyli na wycinkę lasu, chociaż ekologicznie to jest daleko mi do tego. Dobra, no to najwyżej też zakrętasami tam zrobimy. I słuchajcie, tu według mojego planu, bo wy może nie wiecie o tym, jak ja to robiłem. Robiłem sobie zawsze rondo, tylko że no tutaj go nie postawię, więc muszę je niestety zrobić ręcznie. Ja wiem, żebym to jeszcze pamiętał. No nie wiem, dajmy te 104 metry, zaraz się przekonamy. 104. 104 chyba za duże będzie, ale lepsze, większe niż za małe, dobra. 104 i 104. Okej. Nie, dobra, będzie myślę, że git. Jak nas jazd z autostrady będzie spoko. Wiem, nadal nie wiecie, co ja tu kombinuję, ale zaraz się wszystkiego, moi drodzy, dowiecie. 90 stopni niestety musi być. Nawet jak to dziwnie wygląda, to trzeba. 104. No nie mam innego wyjścia, jak widzicie, moi drodzy, i muszę sam rondko zrobić. Ale rondko będzie, myślę, że autostradowo trzypasmowe. Zawsze takie ronda robiłem, albo przynajmniej dwu, ale żeby nie było korków, zawsze robiłem trzypasmowe. No i właśnie widzicie, jak zrobiłem, że nam się kompletnie to przestawiło. I tu właśnie brak mi mówi ta, kurde, jak mnie to denerwuje, nie? Naprawdę, wiecie, jestem ostatnią osobą, która by chciała narzekać, ale sami widzicie, że jest to naprawdę mega irytujące, tak? Jest to mega irytujące, że na przykład trzeba poprawiać. Tu już mi się nie chce, powiem wam szczerze, poprawiać. Będzie brzydkie rondo, no nic nie zrobimy z tym. I teraz patrzcie, na ile to jest metrów? Chyba na 10, ale na 10 będzie ok. No. Na 10 będzie ok. Dobra. To tu już z takim lekkim zakrętasem będzie trzeba zrobić, aczkolwiek. Może tak. Jakby jest problem dla mnie naprawdę, aha, bo miałem za to wyjechać. Jest problem, słuchajcie, dla mnie na przykład z budowaniem tych dróg, nie? I to wam od razu mówię, że sprawia mi to problem, bo chodzi o ładne drogi też, nie? O ładne drogi, że sprawia mi to na pewno problem. Bo chciałbym, o zobaczcie, to jest najlepszy przykład właśnie, że znowu trzeba wysokość. Dobra, tak sobie pójdzie ta autostrada, połączę ją jakoś po prostu byle jak. Bo te narzędzia mnie tak irytują, moi drodzy, że połączę to po prostu najprościej jak się da. Cały czas czekamy. Czekamy za update'em. Ja naprawdę czekam za update'em, który da nam te narzędzia, żeby no, te drogi dało się w jakiś sposób fajny budować. Czekam na pewno za Movitem, bo według mnie, no słuchajcie, granie w Cities bez Movita naprawdę jest rzeczą trudną. No i zobaczcie, o co mi chodzi. Wtedy sobie możemy zrobić zjazd, no niech będzie nawet na jeden pas, on nie musi być na dwa. Oczywiście z tego pasa jak najbardziej. Od razu tam, cyk. Z wjazdem wtedy robimy dokładnie tą samą historię. Może to nie jest jakieś rondo, które by było, wiecie, szczytem
uniesień wizualnych, ale na pewno tego typu ronda, które robiłem, były dla mnie bardzo funkcjonalne. Na pewno taki zjazd jest lepszy niż ten fabryczny. Dobra, można myślę, że grę puścić, a my sobie tutaj teraz już zrobimy to. No dobra, no tu miało być rondo, no to będzie tu rondo, no bo... Bo co innego? I oczywiście od razu wyjaśniam, nie bez powodu. A, tylko to rondo muszę, widzicie? Muszę, moi drodzy, poprawić kierunek drogi. Haha, haha, haha. Nie ma tak lekko, widzicie? W drugą stronę to ma iść. Rondo, takie bym powiedział, pod prąd mi się zrobiło. Będzie? Będzie, dobra, uf, udało się, ok. I teraz wszystko myślę, że gra. Tutaj mamy zjazd, wyjazd, dobra, tutaj jakieś rondko zrobimy. To oczywiście tego mi też bardzo, bardzo brakuje, że narzędzie do tworzenia rond jest według mnie całkiem spoko, ale chciałbym na przykład mieć możliwość tworzenia większych rond. Dobra, no i tu sobie mamy zjazd, czyli w tym odcinku po prostu wzięliśmy się troszkę za tą strefę tutaj i zobaczcie, ci już... Nie, jeszcze narzekają, no bo jeszcze tam nie wiem, czemu te zanieczyszczenia im zostały. Strasznie długo to jakoś, zobaczcie, tu się to zanieczyszczenie przesunęło teraz stamtąd, a idzie na nich bezpośrednio, także jeszcze czasowo, no chyba, że to idzie zanieczyszczenie stąd, no nie wiem, no może się okazać, że idzie stąd, no ale to jeżeli tak, to słuchajcie, po prostu będziemy domki budowali tutaj, oni tu. Problemów mieć wysoki czynsz. No dobra, 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 nie marudź tam z czynszem. Gdzieś mi z czynszem marudzić. Troszkę domków im tu wybudujemy, moi drodzy. Zobaczymy. Wszystko oczywiście o małym zagęszczeniu. No to najwyżej, słuchajcie, tamte domki... Dobra, tu przy tym, tak? A przy tej głównej drodze, no najwyżej, słuchajcie, te domki się cyk. Wyprowadzi się tych tutaj rolników, niech się wprowadzą tutaj. O. Oczywiście trzeba będzie im jakiś park wybudować, wiadomo, przecież moi drodzy, jesteśmy bardzo kulturalnym burmistrzem, prawda, i naszym tutaj ludziom tutaj będzie jakiś handel, więc myślę, że to dopuścimy sobie tak. Zastanowimy się, jak ten zakręt tam później ogarnąć. To do tego gdzieś dołączymy, już tak na prosto. Ten zakręt mi się oczywiście nie podoba, o czym już wiecie. Więc zaraz go zrobimy jakoś po ludzku. No, no i to wy tak widzicie. No czasem jest dużo zabawy, jakby tak, że poświęciłem swoją uwagę na ten zjazd z autostrady. A co za tym idzie... No ale widzę plus, widzę w sensie, że nie traci miasto, miasto zarabia, także powiedzmy, że ta inwestycja, moi drodzy, w te wszystkie elektrownie, które tam, znaczy w sumie jedną elektrownię, no ale generalnie przenoszenie elektrowni, jak najbardziej spoko. Aha, tak to bym nie chciał robić. No dobra, to zrobimy taką drogę ślepą, niech będzie jedna taka ślepa uliczka i tutaj też taką jedną ślepą zrobimy. A co? Dobra, skoro tam im poburzyliśmy, no to trzeba jak najszybciej, moi drodzy, dać nowe. Tutaj tak może dotąd, bo tam jest hałas przy drodze. Więc też nie chcemy im tam... O, tak tylko dotąd tutaj. Wiecie, myślimy trochę kategorią, jakbyśmy sami tak mieli mieszkać, prawda? No tutaj ci już będą mieli trochę hałasu, ale tutaj może nadrobimy to jakimiś też parkami. Także moi drodzy, bo widzicie, oni tu parków żadnych nie mają, także tu jakieś parki trzeba im... Coś tam trzeba im dać. Żeby, wiecie, nie narzekali,
już są szczęśliwsi. Może nie jakoś super na maksa, ale delikatnie szczęśliwsi są. Dobra, tu na razie dalej nie budujemy, bo jeszcze się boję tych zanieczyszczeń. Sprawdźmy, czy oni tu mają policję. No, z policją mają tu ciężko. Znaczy, nie mają. A skoro nie mają, to mieć muszą. Bo jakżeby to inaczej. Tradycyjnie budujemy, później będziemy przestawiać. Zobaczmy ze strażą pożarną. W ogóle są jakieś, słuchajcie, później bazy straży pożarnej, że helikoptery latają, więc na pewno bym to chciał wdrożyć. I nie wiem, czy jak to z edukacją. O, moi drodzy, mamy większe zapotrzebowanie na edukację. No to tutaj na wsi jakaś szkoła podstawowa, może tutaj, gdzie te zanieczyszczenia były. Jakaś szkoła podstawowa musi wjechać. Na razie nas więcej nie stać na jakieś inne szkoły. Moi drodzy, a tu są te z prądem, dobra. Na razie nas więcej nie stać, ale zobaczmy tutaj, bo cały czas ta poczta mnie zastanawia. Liczba przesyłek 40 tysięcy. Jest to dla mnie takie troszkę cały czas zastanawiające. O co chodzi z tymi przesyłkami? Skrzynki pocztowe, słuchajcie, stawiamy przy drodze, byle jak, byle by były. Bo serio, jakoś mnie to zastanawia dosyć mocno. Cały czas mnie zastanawia z tymi przesyłkami, bo według mnie powinno być na zielono. Bo zobaczcie, liczba przesyłek 44 tysiące, a przetwarzanie 34 tysiące, czyli jakby 10 tysięcy nie dajemy rady przesyłek robić. A urząd pocztowy, no nie rozumiem tego. To jest jakby jedyna rzecz, która mi, albo to jest jakiś bug po prostu w grze. Bo zobaczcie, niby zbierają, dostarczają, ale pojazdy w użyciu 14 na 20, no czyli nie używamy wszystkich pojazdów. Chyba że ludzi do pracy brakuje. No nie wiem, jak macie jakieś, słuchajcie, odpowiedź na to pytanie, które mnie bardzo, bardzo mocno nurtuje, to dajcie znać, bo mnie to pytanie bardzo nurtuje z tą pocztą, nie? Że coś mi tutaj po prostu nie gra, nie pasuje. Dobra, zaraz będzie im tam trzeba jeszcze trochę handlu dodać, żeby mieli na tej wsi. Chociaż za mało klientów, także ja z handlem się wstrzymam, aż będzie nam kipiało. Wiecie, aż będzie nam totalnie kipiało od handlu, to wtedy jakiś handel dodamy. Bo widzę, że chyba mamy za dużo wybudowanych tych sklepów. Zanieczyszczenie powietrza, no widzicie, maleje, czyli tu nie będzie zanieczyszczenia, okej. Okay. Czyli to po prostu się przesuwa, tylko jak widać, przesuwa się strasznie, strasznie, strasznie wolno, ale maleje. Czyli za chwilę, o widzicie, przesuwa się, czyli nawet na naszych oczach. Czyli za chwilę będzie tutaj prawdopodobnie niebiesko, że ten przemysł może dotąd gdzieś te zanieczyszczenie da. Ale wstrzymajmy się, poczekajmy, nic na razie nie robimy. W razie czego, no jest tu zanieczyszczona gleba w tym miejscu, no nic się z tym nie zrobi. Nie wiem, czy to zanieczyszczenie można jakoś usunąć czymś. No i troszkę zanieczyszczone wody, no są, no trudno, żeby nie były, skoro było wysypisko śmieci, moi drodzy, także może, nie wiem, śnieg musi spaść, bo zima nam się, nie, wiosnę już mamy. Wiosnę już mamy, kochani. Także są pory roku, to na pewno jest różnica w porównaniu z jedynką. No i tu na pewno też coś będziemy dodawali. Ja tu mówię, cały czas mam jeszcze jakieś rozkminy, coś bym chciał przebudować, rozbudować. To cały czas coś się będzie na pewno tutaj działo, także też zachęcam do obserwowania tej całej serii. No na razie jakoś nie mamy się ku temu, żeby oni chcieli bloki mieszkalne. Czyli na razie mamy wielkie miasteczko, znaczy no wielkie tak się nazywa niby, no bo 18 tysięcy osób to faktycznie, ale w większości jednak chcą oni mieszkać, jak widzicie. A tu co się nie podoba? W oczekiwaniu na karawan, tutaj karetka. Tą służba zdrowia nam chyba trochę kuleje, moi drodzy, aczkolwiek nie wiem. Chorzy lub ranni, pojemność zero. To co, a czekajcie, my w ogóle kliniki chyba nie mamy. Ja przy tych... Ale numer, moi drodzy, nie, no mamy coś tutaj, czy co to tu jest? Nie, to jest cmentarz.
Oj, widzowie moi drodzy, ale narobiłem. Ja przy tych wszystkich, słuchajcie, to klinika tu przy rondzie chyba może sobie stać, nie? Tak myślę. Ja przy tych wszystkich, słuchajcie, rzeczach, które robiłem przy przebudowie, wyburzyłem klinikę, której nie zbudowałem i ci moi biedni mieszkańcy nie mieli się gdzie leczyć. Okej, to jest stacja transformatorowa, nie wiem, czy ona nam jest tu w ogóle potrzebna. Skoro już... Oj, nie podoba im się, patrzcie, nie podoba im się. Ale jakby nam sam się korek tutaj rozkorkował, chociaż ta droga będzie do poszerzenia, to będę musiał się zastanowić jeszcze, jak to zrobić. Bo najwyżej tutaj trochę, nie wiem, może zabierzemy z tej rzeki. Znaczy wiecie, tą rurę, jeśli chodzi o ścieki, to możemy przecież przesunąć tutaj. W ogóle ścieki możemy jeszcze dalej przesunąć, to możemy nawet od razu zrobić, moi drodzy. Zobaczcie, ścieki mogą sobie tutaj, już jest nasz teren, prawda? To możemy je dać tu, a tu na razie zrobimy pic na wodę, fotomontaż, żeby nazywało się, że jest droga. Jest droga? Jest, prawda? Żeby nie było, że wiecie. Tu są jakieś ulepszenia też. 5500 kosztuje przeniesienie. Trudno. A nie, widzowie, pauza! Pic na wodę, fotomontaż obróci się przeciwko mnie. Wiecie dlaczego? Teraz się zorientowałem. To tak samo jak wtedy się zastanawiałem. Przecież moi drodzy, ja to podłączyłem pod autostradę. Więc byle jak, ale byle jak, ja muszę tu zwykłą drogą, nawet nie wiem, może tunelem, słuchajcie. Gdybym to miał nawet poprowadzić. Ale ja to muszę, słuchajcie. Nawet jakbym miał to tunelem poprowadzić pod podziemnym, o ile to zadziała w ten sposób. Jeszcze tunelu żadnego nie budowaliśmy. Ile metrów pod ziemią jesteśmy? Słuchajcie, nawet jakbym miał to tunelem poprowadzić, to... O. To serio, moi drodzy, nawet jakby to tunel miał iść jakoś tak tu. To ja to muszę podłączyć, bo zapomniałem. Cały czas, widzicie, zapominam o tym. No tak, tu się przyznaję, że cały czas zapominam. Bo w jedynce wiecie, jak było. No przecież nie mieliście pod drogą rur, sami musieliście rury podłączać, sami musieliście rury... tak samo z prądem, tak? Sami wszystko musieliście podłączać. Nie było czegoś takiego, że wiecie, że musi być droga, jakby nigdy dróg nie budowałem przy tych. Ale działa, dobra, działa, okej. Okay. Już jest dobrze, kamień z serca. Bo tak by nam miasto ściekami zalało, już nie będę mówił słowa na G. Ale powiem wam, że z wodą jest problem, więc tu zobaczmy, gdzie tą wodę tutaj mamy, ten pobór tej wody. Widzicie, trochę laguje przy takich szybkich ruchach. Tu mamy pobór wody, ale tu podobno są jakieś ulepszenia. I tylko 7 tysięcy na miesiąc, ale wody nam wzrośnie, więc powiem wam szczerze, że raczej skorzystam w obu przypadkach z tych ulepszeń. Raczej skorzystam, bo zobaczymy, co nam to da. No, wody przybyło, także ulepszenia jak najbardziej moim zdaniem wskazane. No dobra, no trochę poulepszaliśmy, trochę pozmienialiśmy. Myślę, że jak na ten odcinek to już wystarczy, bo i tak już prawie godzinę, czyli zobaczcie, rozbudowaliśmy tutaj generalnie strefę mieszkalną dla rolnictwa. Zrobiliśmy zjazd z autostrady, zobaczmy, o, korzystają, nawet słuchajcie, tu się jakieś korki zaczynają tworzyć, no proszę. I tu mi właśnie w tej sytuacji brakuje Movita, którym bym mógł to sobie, wiecie, ładnie wszystko jakoś zrobić, nie? No ale tu nic więcej, no chyba, że jak jest... O ja, pierdziele, pierwszy korek. Dobra, będzie motyw na następny odcinek do zrobienia. A jedyne, co mi w tej chwili na szybko przychodzi do głowy, w sytuacji, gdzie nie mamy trafik prezydenta, to tylko przychodzi mi coś takiego. Zrobić dwa pasy, ale to tam jest wszystko pikuś, bo
Tutaj Traffic Prezydent robi największe cuda. Dobra, no będziemy kombinować, będziemy kombinować. Będziemy się bawić. Tutaj też jest do przeróbki ta droga. Zobaczymy. Ale to już na następny odcinek. Mam takie różne rzeczy do zrobienia. Może jeszcze zobaczymy. Na koniec zobaczę oczywiście razem z wami, moi drodzy, kochani. Ale nie mamy. Nie mamy tu żadnych niestety fabryk. Więc... No... Duża wioska, obszaru, wycinki drzew, 9 na 10. Aha, czyli jeszcze jeden budynek muszę wybudować. To wycinki drzew i będzie... będzie papier możliwy. Dobrze, no to jeżeli tak, no to moi drodzy... cykniem. Wybudowałem. A teraz mogę usunąć. Ja tego po to wybudowałem, żeby to dostać. Dobra, to ja sobie to posprawdzam. Czyli mamy wytwórnię papieru, moi drodzy, na koniec właśnie odcinka fabryka papieru. Fabryka papieru. Pewnie jak fabryka papieru, no dobrze by było, żeby na pewno była przy przemyśle drewnianym, że tak powiem. No to może tutaj to drewno też zrobimy jakąś wycinkę i by szybko, blisko dostarczali, bo też nie chciałbym, żeby ta fabryka jakieś, wiecie, zanieczyszczenia generowała w niepotrzebnym miejscu, czy niepotrzebny hałas. Ale z drugiej strony... jest poza miastem. Dobra, to już sobie zrobię, to już na następny odcinek sobie takie rozkminy tutaj zostawiam. Także dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Oczywiście będzie bardzo, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, czy też napiszesz, co jeszcze w następnej serii chciałabyś zobaczyć, co, jak nazwać. Także zapraszam do oglądania całej serii City Skylines. Trzymaj się, cześć!